serdecznie. Jest z nami dzisiaj gość specjalny Wojtek Paździor, jest z nami również Arek Kusek z WFS, jest Krzysztof Ryczko, niezależny konsultant. Witam Was serdecznie i jeżeli już dołączyłaś, to daj śmiało znać, czy nas dobrze słyszysz i czy nas dobrze widzisz. A już za chwilę oddam Wojtkowi głos, a w międzyczasie jeszcze powiem, o co chodzi w turkusowych śniadaniach. Nasze śniadania zaczęły się jakieś 3 lata temu. To były takie śniadania mniej więcej tak jak teraz, tylko że bez kamery i bardziej kameralnie. Natomiast no, jest taka potrzeba społeczna, żeby mówić o tym, co się dzieje, w sensie samoorganizacja w pracy. Struktury, które do tej pory działały, no jak się okazuje, do końca nie działają, zwłaszcza w obecnej sytuacji, gdzie jest bardzo duża dynamika na świecie, wszystko się bardzo szybko zmienia, więc trzeba tą odpowiedzialność przenieść też na zespół. No, są do tego odpowiednie narzędzia, są firmy, które już działały dużo wcześniej w ten sposób i to działa. No i dzisiaj będziemy mówić o tym, jak budować takie zaangażowanie i inicjatywę w firmie. Wojtku, ja Ci oddaję głos. Witajcie, dzień dobry. Dziękuję Łukaszu za zaproszenie. Dlaczego w ogóle ten temat zaproponowałem, jak rozmawialiśmy o tym śniadaniu? Ja mam przyjemność pracować z kadrą menedżerską na różnych szczeblach i w różnych branżach, głównie IT i firmy produkcyjne, ale też trochę innych różnych firm i branż. I pracujemy z menadżerami, często też z przedsiębiorcami czy właścicielami firm. Jednym z takich, oczywiście nie jedynym, ale jednym z takich częstych oczekiwań, czasami trochę narzekań menadżerów i oczekiwań jednocześnie jest posiadanie bardziej proaktywnych i bardziej samodzielnych członków zespołów. Zespołów, dokładnie. Zespołów. Teraz w pandemii jest to jeszcze trudniejsze. Tak? Wcześniej i tak to nie było łatwe. Zresztą turkusowe organizacje, czy w ogóle podejście właśnie do budowania turkusowego zarządzania, turkusowej organizacji, pokazuje, że to nie jest takie łatwe. Dlatego, że po pierwsze są pewne rytuały, systemy, narzędzia, których trzeba się nauczyć i trzeba używać, a po drugie to jest ogromna zmiana mentalna u każdego w firmie. Natomiast teraz w pandemii, kiedy oczywiście nie wszystkie branże, nie wszystkie firmy, ale wiele firm i wielu z nas pracuje zdalnie albo hybrydowo, te zespoły są często rozproszone, nie zawsze się spotykają, w ogóle rzadko się spotykają oprócz Zooma, Teamsa i innych platform, to ta samodzielność i proaktywność jest jeszcze ważniejsza. I jak ja w ogóle rozumiem tą proaktywność, to zacznę najpierw może od takiej koncepcji mojej definicji odpowiedzialności, bo generalnie w turkusowym zarządzaniu, w turkusowych organizacjach jedna z takich ważnych rzeczy to jest ten ownership, czy accountability, czy ta odpowiedzialność, właścicielskość, dziwnie to trochę brzmi, ale taka poczucie odpowiedzialności. I co to znaczy? Bo bardzo często to rozumienie tej odpowiedzialności jest takie, no bądź bardziej odpowiedzialny, albo weź za coś odpowiedzialność, albo chcę mieć bardziej odpowiedzialnych właśnie ludzi w zespole. I moja definicja jest taka, że jeśli biorę za coś odpowiedzialność, to po pierwsze dowożę to, co ma być dowożone, czy dowiezione, czyli sprawiam, że rzeczy się dzieją, a po drugie rozwijam ten obszar. I bardzo często wzięcie za coś odpowiedzialności jest rozumiane tylko jako ta pierwsza rzecz, czyli no dobra, jestem odpowiedzialny za dany projekt albo jestem odpowiedzialny za daną wykonanie danego zadania, no to jestem odpowiedzialny za to, żeby po prostu je wykonać. Natomiast dla mnie, i tak też ja staram się i uczyć naszych klientów i też stosować to u nas w firmie, jeśli ktoś bierze odpowiedzialność, to ma oczywiście dopilnować rezultatów, które są oczekiwane, ale z drugiej strony ma rozwijać obszar. Dlatego, że jeśli nie robi tego drugiego, to tak naprawdę dalej ja jako właściciel firmy, czy ja jako osoba odpowiedzialna za dany obszar, będę musiał się w to angażować, bo to ja będę musiał generować pomysły, usprawnienia, rozwiązywać problemy, bo nie będzie tej proaktywności. No i teraz jak właśnie ja rozumiem tą inicjatywę i proaktywność, schodząc trochę niżej. Dla mnie to jest takie myślenie albo zadawanie sobie pytania, czy reakcja albo moje działanie
powoduje, że przesuwamy piłeczkę do przodu. Podam jeden przykład, taki najprostszy. U mnie jest zasada w Active Strategy, czy u nas jest zasada w Active Strategy, na przykład jeśli chodzi o umawianie jakiegoś spotkania, takiego jeden na jeden. Więc zasada jest taka, że jeśli ja do Moniki napiszę, bo nie możemy porozmawiać na przykład, piszę, słuchaj Monika, potrzebuję szybko przegadać jeden temat, czy możemy się umówić jutro gdzieś w godzinach między 12 a 15, bo wtedy jestem wolny. No i czyli ja przebiłem tą piłeczkę, popchnąłem ją do przodu, umówienia się na spotkanie. No i teraz z drugiej strony, niestety to się bardzo często zdarza w firmach, z drugiej strony bardzo często jest, no nie, nie mogę, jestem cały dzień na spotkaniach. To jest bardzo reaktywna postawa, bardzo reaktywne zachowanie. Ja oczekuję, że Monika, wiesz co, nie mogę jutro w tych godzinach, mogę albo rano przed 8, albo następne dwa dni w takich i takich godzinach, a najlepiej w ogóle popatrzyłam w twój kalendarz, widzę, że jesteś wolny wtedy i wtedy też mogę się wtedy spotkać, więc jeśli ci pasuje, to proponuję tą środę o 14. To jest to popychanie tej piłeczki do przodu. Ta druga osoba, z którą współpracuję, tak naprawdę właśnie powinna sobie zadać pytanie, czy moja reakcja, czy moja odpowiedź popycha sprawy do przodu. Nie? Czyli jak idę do kogoś i mówię, słuchaj, no mam problem, co mam zrobić, to nie jest proaktywne, bo tak naprawdę, okej, to jest taki najniższy poziom proaktywności, bo przynajmniej zaznaczyłem, że jest jakiś problem. O tym mogę powiedzieć, bo jest taki też model, którego ja używam. I to jest taka bardzo ogólna może definicja, pojęcie tej proaktywności inicjatywy. Natomiast właśnie w zespołach tak naprawdę wszyscy musimy myśleć w ten czy w podobny sposób, jeśli chcemy budować samodzielne zespoły i taką kulturę samodzielności i proaktywności. W tej proaktywności, ja tu się będę posiłkował, jest takich kilka rzeczy, kilka zachowań, które możemy powiedzieć, ok, to są właśnie zachowania proaktywne. Jedno to jest przewidywanie przyszłości, czyli to jest to trochę właśnie to rozwijanie obszaru. Czyli ja zastanawiam się, ok, co w mojej roli, w moim obszarze, którym się zajmuję, może się zdarzyć za tydzień, za miesiąc, co może być potrzebne, to jest druga rzecz, czyli komunikowanie, przewidywanie i komunikowanie potrzeb. Co znowu może się zadziać, albo co mogę potrzebować, czy co w tym obszarze może być potrzebne za tydzień, miesiąc, trzy miesiące, czy pół roku. Planowanie w ogóle pracy wydaje się zabawne może i takie banalne, ale planowanie właśnie nie takie z dnia na dzień, czy z tygodnia na tydzień, tylko właśnie zastanawianie się nad tym szerszym kontekstem, nad tym dłuższą, nad tą dłuższą perspektywą. Komunikowanie pewnych ograniczeń i barier, czyli też jak się zderzamy z czymś, to nie musi być jakieś super duże, ale na przykład, znowu, taka, jak ja też wyjaśniam tą proaktywność, takie proaktywne zachowanie, to jest przykład jakiejś awarii. Wyobraźmy sobie, że Monika zalała przypadkiem komputer, albo coś się z tym komputerem spięcie, laptop nie działa. No i a byliśmy umówieni, że ona ma tam za dzień czy dwa wysłać mi jakiś raport, albo nie wiem, bo robimy wycenę dla klienta na przykład. Więc ja, my się umawiamy w firmie, ja staram się to przypominać bardzo często, że ja nie potrzebuję teraz informacji od ciebie po to, żeby cię zrugać, żeby, nie wiem, złościć się, kontrolować, bo ja potrzebuję tego, żeby podjąć ewentualnie decyzję, no bo jeśli ty mówisz, no wiesz, zalałam komputer, to ja wystarczy, że dostanę od ciebie SMS, Wojtek, nie działa mi komputer, jadę do serwisu IT. Bo my jesteśmy od 9 lat, od początku jesteśmy zespołem zdalnym, więc nie mamy biura, pewnie nigdy nie będziemy mieć. Więc jadę do serwisu IT, zobaczę, co się da. Niestety nie mam backupu tego dokumentu, tej wyceny do raportu, do oferty. Za godzinę czy dwie poinformuję cię, na czym stoimy. No ja tego potrzebuję po to, żeby ewentualnie zadzwonić do klienta i powiedzieć, słuchaj, no jutro mamy ci wysłać ofertę, siedzimy nad tą wyceną, ale właśnie mamy małą awarię, dam ci dzisiaj do 2-3 godzin znać, na czym stoimy, czy na pewno zdążymy jutro na tą godzinę 12. Bo bardzo często to jest taki łańcuszek, bo mój klient bardzo często, klient, z którym ja rozmawiam,
nie jest jedynym decydentem. On czasami musi zadzwonić jeszcze do zarządu albo do kogoś, z kim współpracuje, wspólnie podejmują jakąś decyzję i powiedzieć: słuchaj, Kasia, Aktiv tam ma jakieś opóźnienie, czy ma jakiś tam problem, dadzą nam znać, ewentualnie poinformujemy zarząd, że to spotkanie będzie musiało być przesunięte. I nikt wtedy nie będzie świecił oczami, jak ja następnego dnia, godzinę przed terminem zadzwonię albo napiszę SMS-a, no nie zdążymy, nie? Bo to wtedy wszyscy na tym tracą. I więc to jest to komunikowanie czasami pewnych problemów i pewnych ograniczeń, nawet jeśli sama się tym problemem Monika zajmie. Ja tylko umawiamy się, że ja tylko potrzebuję informacji, że jest takie ryzyko, ona wie, co robić, nic nie potrzebuje, żadnego wsparcia, sama się tym zajmie, ale na wszelki wypadek, żebyś wiedział, bo Monika może nie wiedzieć, do czego ja na przykład potrzebuję, albo co ja obiecałem komuś w związku z tym zadaniem. Więc to są takie przykład zachowań. No i teraz patrząc z punktu widzenia kształtowania tego w organizacji, to będzie taka ostatnia rzecz na razie, ja zachęcam was do zadawania pytań, też napiszcie proszę w komentarzach, co o tym myślicie, albo właśnie jakie macie pytania, za chwilę będę chętnie podyskutuję z wami. Takie cztery warunki w ogóle do zmiany bądź kształtowania właśnie takich postaw. Według firmy McKinsey są takie cztery warunki potrzebne do zmiany zachowania. Jeśli chcecie na przykład właśnie zwiększać tą proaktywność w zespołach czy samodzielność, to najprawdopodobniej ludzie będą potrzebować po pierwsze wzoru do naśladowania. Ludzie muszą widzieć seniorów w organizacji, doświadczonych ludzi, takich nieformalnych liderów, czy czasami ich nazywamy też liderów opinii, takie nieformalne autorytety, ale też oczywiście właścicieli czy zarząd spółki, ludzi, których szanują formalnie albo właśnie tak nieoficjalnie, nieformalnie. Jeśli oni nie działają w ten sposób, to zespoły też mogą mieć mniejszą ochotę, żeby tak działać. Drugie to jest rozumienie celu i powodu. Ludzie muszą bardzo jasno wiedzieć, dlaczego, po co takie oczekiwanie, czy oczekiwanie takiego zachowania jest w organizacji. I to się znowu może wydawać oczywiste, że wszyscy wiedzą, że przecież wszystkim będzie łatwiej, będzie większa szansa na rozwój, różne korzyści możemy sobie wymyśleć, ale tak naprawdę jak porozmawiacie z ludźmi, to wcale nie jest oczywiste. Przynajmniej dla części, dużej części osób w firmach, tak jak my rozmawiamy, my pracujemy z tym tematem, to wcale nie jest oczywiste. Trzecia rzecz to są umiejętności. To znaczy ludzie muszą się nauczyć i znowu to może brzmieć dziwnie, ale ludzie muszą się nauczyć myśleć i działać proaktywnie. To jest pewna umiejętność, którą sobie trzeba wyrobić. Znaczy niektórzy to oczywiście mają, nauczyli się gdzieś w domu, od rodziców, od rodziny, w szkole i gdzieś w tych wczesnych etapach wychowania bądź w pierwszej, drugiej pracy. Natomiast bardzo często po prostu tego się trzeba, jeśli tego do tej pory nie mamy, to trzeba się tego nauczyć. I czwarta rzecz, czwarty warunek to są systemy i taki, to jest to coś, co właśnie metodyki, nie wiem, to, przepraszam, nazwać metodyką, na przykład holokrację, czy jakby pewnym konceptem już bardzo takim... Takie zaawansowane narzędzie samoorganizacji. Tak, dokładnie, już takim bardzo konkretnym narzędziem zaawansowanym, ale właśnie proaktywność też można wspierać pewnymi systemami. Na przykład możecie popatrzeć na różne procesy w organizacji i zastanowić się, czy one wspierają pozyskiwanie i rozwój tej proaktywności. Na przykład jedną z rzeczy, którą my rekrutując do Aktiv Strategy, teraz właśnie uruchamiamy kolejną rekrutację. My jesteśmy małym zespołem, więc to może brzmi tak. Jesteśmy teraz właśnie na początku tam rekrutacji, ale jedną z rzeczy, którą ja sprawdzam w wywiadzie behawioralnym, jest właśnie proaktywność. Więc sprawdźcie, czy to też w ogóle próbujecie oczywiście jakoś odkryć na etapie rekrutacji. Czy awanse na stanowiska seniorskie, te bardziej doświadczone, czy przydział projektów, czy jakieś docenianie w jakiej formie, jakiejkolwiek formie, finansowej i niefinansowej, to docenianie również jest powiązane z tą proaktywnością. Oczywiście nie tylko, ale również. Czy różne inne procesy wynagrodzenia, premii,
prowizji, czy różne te systemy benefitowe i premiowe są powiązane też, czy awansów ewentualnych, są powiązane właśnie z tą proaktywnością, czy chociażby przypisywanie ról, czy właśnie przypisywanie większych projektów, tych większych właśnie odpowiedzialności jest powiązane też nie tylko z dobrymi rezultatami, ale właśnie z tą proaktywnością, czyli rozwijaniem pewnego obszaru. Są takie cztery warunki, czyli mamy wzór do naśladowania, mamy rozumienie celu, powodu takiego akurat działania i oczekiwania takiego zachowania, mamy umiejętności, mamy pewien system wsparcia jako organizacja, która daje pewne procesy, procedury czy narzędzia do tego, żeby wzmacniać takie postawy. Więc to może na teraz tyle. Mam jeszcze jedną rzecz, takie bardzo konkretne narzędzie, które chcę wam pokazać później, ale to może za chwilę. Zapraszam do zadawania pytań, jak to wygląda w waszych organizacjach i jak ta proaktywność u was się kształtuje, czy co wy też robicie, żeby tą proaktywność czy samodzielność kreować, kształtować właśnie z poziomu czy to zespołów, czy jeśli jesteście właścicielem firmy, to z poziomu właścicielskiego. Tutaj przedtem Gosia napisała, że odnośnie tego pierwszego punktu właśnie, że takie zachowania wynikają ze zrozumienia własnej roli. Tutaj chodziło właśnie o podawanie tego przykładu działania. W sumie też mam pytanie do ciebie takie bardzo konkretne, bo mam taki case żywy w tym momencie, że super się wszczeliliśmy z pytaniem na śniadanie, że tak powiem. Pracujemy w pewnym projekcie, to jest projekt ambitny, każdemu zależy, wszyscy są zadowoleni z niego. Zmieniamy świat, fajne rzeczy się dzieją. To jest projekt komercyjny. I tam jest pewne zadanie takie trochę odtwórcze, pisanie powiedzmy wpisów na blogu. No i osoba ma kompetencje, żeby to robić, zadeklarowała się, że to zrobi, wzięła na to, zarezerwowała specjalnie czas i tak dalej, ale nic się nie dzieje. No i teraz pytanie, jak do tego podejść, czy tam, nie wiem, może jest jakiś bloker, niekoniecznie procesowy, bo procesowo wszystko jest okej, nie? Tylko być może ta osoba może, nie wiem, ma jakąś blokadę, nie? Jak byś podszedł do tego, żeby ją jakoś, nie wiem, aktywować? Bo ona ma wszystko, ma umiejętności, ma zasoby, wszystko. Ja bym się przyglądał chyba tak najprościej, jako pierwszy krok, przyglądał się tym czterem warunkom, o którym właśnie powiedziałem. Znaczy, pytanie, czy ona na pewno ma umiejętności? Jeśli tak, czy rozumie cel? Podejrzewam, że wzór ma dobry do naśladowania, więc wymyślam teraz, ale możliwe, że powodem może być albo właśnie system wsparcia, czyli narzędzia, których ma, może ma jakieś toporne narzędzia, albo mało czasu, bo to też jest jakby w tym organizacja pracy i ten czas na to zadanie też jest elementem tej organizacji, tego czwartego warunku. Wszystko jest zapewnione. No to prawdopodobnie jest kwestia celu i rozumienia tego celu, powodu, dlaczego to jest ważne, no z czym wiąże się motywacja. To też mi się wydaje, że to też jest rozwiązane, dlatego że to z definicji ma pomóc tej osobie w realizacji jej własnych celów, więc jak gdyby to jest połączone. Także zastanawiam się, czy być może tutaj jest jakaś blokada wewnętrzna, przekonań na przykład, nie? Że to akurat ta osoba w ten sposób postrzega ten cały proces. Czy na przykład w ten sposób można podejść do tego? Ja w takich psychologicznie wręcz. Tak, tak. Ja zawsze w takich sytuacjach polecam nie domyślać się, tylko porozmawiać. Naprawdę, bo wystarczy użyć którejś metody feedbacku i takiego wyjaśniania sytuacji, ale nie po to, żeby właśnie pójść i tu powiedzieć, że nie robisz i jest problem i weź zacznij robić, tylko w celu zrozumienia w ogóle. To jest to, co powiedziałeś, żeby zrozumieć tą osobę i jej punkt widzenia. Dlaczego ona tego nie robi? Dlaczego nie chce tego robić? Dlaczego nie zaczyna? Co ją blokuje? Ja bym zadał dużo pytań, ale też powiedział jej, jeśli to nie wyjdzie w pytaniach w tej rozmowie, to pokazałbym jej, jakie ma konsekwencje to, że ona tego nie robi. Że zespół to widzi. Że zespół może się zdemotywować albo robi sobie trochę czarny PR, że no nie dzieją się rzeczy, które się mają dziać, nie? Czyli nie mamy rezultatu, mamy mało ludzi na nie wiem, evencie czy projekcie, który organizujecie, albo jest ryzyko, że będzie mało. Więc ja bym też pokazał jej konsekwencje, bo no każdy z nas ma takie momenty, gdzie nam się nie chce, jesteśmy zmęczeni albo jesteśmy nieprzekonani. To jest, ja zawsze taką sytuację porównuję do bycia fit i wysportowanym i zdrowym. Każdy wie,
i każdy ma wszystkie zasoby, żeby być zdrowym i wysportowanym. W takim sensie zdrowym, nie chorób, ale jakby kondycji. Każdy to ma. Co trzeba zrobić, żeby być fit i wysportowanym? Dwie rzeczy podpowiem, napiszcie na czacie. Dwie rzeczy. Co trzeba robić? Każdy to wie. Tak, jeszcze Ewa napisała mi w czasie, że zamiast kombinować, warto zapytać. Dokładnie. Czasami my się staramy domyślać za dużo. Ja bym Ciebie zapytał jeszcze, jak widzisz na przykład ingerencję w życie prywatne osobiste takiego współpracownika, współpracownicy, czy osoby, która ma jakieś takie zadanie czy role. Na ile warto wejść w życie prywatne, a na ile się wstrzymywać? Jakbyś to widział kwestia osoby, która ten problem może mieć spowodowany jakimiś prywatnymi, osobistymi rzeczami, które trwają, nie są załatwione po prostu i prosta rzecz czasami zawodowa przerasta. Drugi aspekt może być też taki, że ta czynność nie jest wypracowana u tej osoby, czyli ten projekt nie jest z automatu, ona dokładnie wie, co zrobić, jak, ale to złożyć całość razem z zamysłem może być problemem. Czyli ten pierwszy krok, pomoc w pierwszym kroku. Myślę, że pierwszy krok, ten fundament do rozwiązania tego problemu, tak mi się wydaje, że to może być jeden z problemów. Właśnie to jest osobiste podejście do tematu i osobiste problemy, z którymi akurat osoba sześciora, który mam bardzo istotny, uważam, wpływ na wykonywanie pracy. I teraz w jakim etapie, tak, powiedzmy, współpracownik czy pracodawca uważasz, mógłby się zaangażować w życie prywatne? Wypytują, czy pomagają, czy rozwiązują problemy, różne sposoby, terapię zamówisz, bilet na spanie, wycieczkę gdzieś, nie wiem. Więc tak, z punktu widzenia formalnego i prawnego nie mamy prawa o to pytać. Wprost. Nie? Tu trzeba bardzo uważać. Chyba, że to jest relacja B2B, tak? Dla biznesu. Tak, tak. To oczywiście wtedy jak najbardziej jest przyzwolenie na wiele więcej. Ja wychodzę z... Powiem o dwóch rzeczach. Jeśli chodzi o samą rozmowę i to, na ile możemy w ogóle poruszyć ten temat, to ja wychodzę z założenia, że to jest tak naprawdę decyzja tej drugiej osoby. I ja mam prawo zapytać albo powiedzieć, słuchaj, widzę ostatnio, że nie masz energii, że przychodzisz na te spotkania i tam prawie śpisz, nie? I że widzę objawy. Może potrzebujesz pomocy. Tak, po prostu. Że widzę pewne objawy i pytanie, słuchaj, co się u ciebie dzieje, albo czy możemy ci jakoś pomóc jako zespół. Natomiast to, na ile ta osoba się otworzy i na ile powie, wiecie, tak, mam problemy prywatne, nie wiem, mam problemy zdrowotne w rodzinie i tak dalej, albo powie już w szczegółach, to zależy od tej osoby. I dla mnie tak naprawdę, jako współpracownika czy właściciela firmy, nie ma znaczenia większego, czy ja wejdę bardzo w szczegóły tych problemów, czy dostanę jakiś taki ogólny zarys. Oczywiście jak wiem więcej, to mogę trochę bardziej pomóc, może kogoś znam, może nie wiem, może właśnie mogę zapłacić za coś, tak, albo jakoś tam pomóc. Jak wiem ogólnie, no to mogę dopytać, słuchaj, tylko czy mogę ci jakoś pomóc. No i tutaj znowu, jak usłyszę nie, no to większego jakby już nie za wiele mogę zrobić. Więc to jest jedna rzecz, że zostawiam tą dowolność, ale pytać jak najbardziej, ja pytam. Nie? Ja też czasami po prostu u mnie w zespole pytam, słuchaj, co się dzieje, bo ostatnio widzę właśnie jakieś tam objawy. No i czasami się ludzie otwierają, czasami nie. Też to nie zależy zawsze od jakiegoś tam szerszego zaufania czy relacji. Czasami to jest moment, w którym ta osoba, czy naprawdę taka intymność tej sprawy, że nie chce mówić. Druga rzecz, jeśli chodzi o taką rolę pracodawcy, to podam fajny przykład firmy Volvo tutaj we Wrocławiu, która już od lat, oni przed pandemią, jeśli dobrze pamiętam, już to uruchomili, mają po prostu konsultacje psychologiczne dla pracowników, za które płacą. Mają wykupiony pakiet iluś tam godzin miesięcznie czy tygodniowo. Pracownicy oczywiście są spisane jasne zasady, jak, kiedy, ile można z tego korzystać i pracownicy z tego korzystają. W pandemii tym bardziej się to przydało. I również ludzie w Volvo mają możliwość pójścia na psychoterapię, za którą płaci firma. Oczywiście znowu, są pewne warunki, oczywiście terapeuci, którzy prowadzą te konsultacje muszą zatwierdzić, że rzeczywiście to jest osoba, która wymaga psychoterapii. Wstępna kwalifikacja. Tak. To jest taka... To jest, jeśli w ramach tych konsultacji właśnie psycholog stwierdzi, okej, to jest osoba, która potrzebuje psychoterapii,
no to Volvo dostaje informację, nie że tam Krzysiek Nowak, tylko że osoba po prostu anonimowo przekazuje informację, że dwie osoby w tym miesiącu będą na psychoterapii, czy tam 10. Po to też, żeby zachować ten komfort dla pracowników, że zresztą prawnie też tak zresztą nie mogą, gdy pracodawca wie o takich problemach czy leczeniu, możemy to nazwać. Więc to jest przykład, jak pracodawca może zareagować. No i teraz w pandemii wiele firm to uruchomiło. No w zasadzie okej, mamy ileś tam godzin, jakiś budżet na to, nie musimy znać szczegółów, wiemy, że wiele, że część z was może mieć taką potrzebę, chcemy pomóc, ale też formalnie, tak naprawdę prawnie, no, menadżer czy właściciel, czy koledzy, nawet koleżanki w zespole, nie do końca powinniśmy w takie rzeczy wchodzić, albo nie mamy kompetencji, bo to jest też ważne, że możemy nie mieć kompetencji rozmawiać z kimś, kto potrzebuje terapii, albo w ogóle może nawet terapii, no, takiej konsultacji psychologicznej. Jeszcze jedną rzecz taka mi nasunęła się, jeżeli to jest jedna rzecz, jeżeli chodzi o problemy. Druga rzecz, wspomniałem o tym wcześniej, że ta osoba, bierzemy przykład ten, o której powiedział Łukasz, tej dziewczyny, tak? Ja nie mówię, że to dziewczyna, bo to nie jest dziewczyna. Nie? Nie, osoba. Ta osoba. Już ta osoba. No to jest sugestia. Nie znasz tego pieca, nie znasz. Nie, to nie jest istotne, czy znam. No ale uległem sugestii właśnie. Wyobraźnia mnie poniosła. Tak, ta osoba. Tak, ta osoba. Ten osób, ta osoba. Rzeczywiście czasami wkradnie się w życie osób jakiś chaos, czyli dużo jakichś sytuacji zewnętrznych i rzeczy, które są, mogłem robić kilka razy już w życiu, one nie są systematyczne, pewną powtarzalność powoduje to, że lepiej wychodzą te różne procesy, ale czasami zaangażowanie, żeby wejść w projekt razem. Taki przykład, no dziecko, żeby klocki posprzątało, no to jest zadanie często nie do wykonania. No i przecież dorosły pomoże tam w 30% tak, albo w 70%, no to jest do zrobienia już. Tak, tak. No, w ten sposób czasami wiem, co po kolei zrobić, ale jakoś zacząć, bo może to jest różne sytuacje, trochę zamotanie, nie wiem, jak podać przykład, ale myślę, że wiesz, o co chodzi, że takie wsparcie, poprowadzenie w tych pierwszych krokach, żeby, bo czasami widzimy projekt jako wiele różnych czynności, które wpływają na wykonanie tego zadania jakiegoś i po prostu, nie wiem, myślę o nich wszystkich na raz. Czasami trzeba pomóc i odseparować pewne rzeczy. Słuchaj, zacznij może od tej jednej rzeczy, a później zobaczysz, jak się wyjdzie. W ogóle wsparcie w tym, zresztą nie chcę podawać nazw firm, bo pracujemy też dla znanych firm, z większością mamy, z wszystkimi mamy praktycznie umowy o poufności, więc nie chcę podawać case'ów z konkretnych przykładów, z konkretnych firm, ale pracujemy na przykład teraz z kilkoma firmami, z kilkoma osobami z tych firm. To są osoby na różnych, też firmy o różnej strukturze, o różnym zarządzaniu i to są też osoby na różnych stanowiskach. Więc mamy teraz i menadżerów, i osoby, które są specjalistami, ale takiej wysokiej klasy, wewnętrznymi specjalistami, takimi powiedzmy wewnętrznymi konsultantami, które obie te osoby, czy obie te grupy są świetne merytorycznie, świetnie dowożą rezultaty. Tylko właśnie organizacja, czy menadżer, czy właśnie jakiś zarząd stwierdzili, jeśli chcesz dalej się rozwijać, bo mamy dla ciebie naprawdę bardzo ambitny plan, bo widzimy cię w organizacji, jesteś świetny, do tej pory świetnie się sprawdzasz, sprawdzałaś czy sprawdzałeś i chcemy dalej cię rozwijać w organizacji, to potrzebujesz dołożyć ten element proaktywności. W takim znaczeniu właśnie, nie że ty nie robisz, tylko w takim znaczeniu, że ty świetnie dowozisz rezultaty, to jest ta bardziej to rozszerzone właśnie pojęcie odpowiedzialności. Ty świetnie dowozisz rezultaty, jesteś ekspertem, pomagasz ludziom i tak dalej, ale chcemy, żebyś zaczął rozwijać ten obszar, czyli myślał, jest takie bardzo fajna metafora, którą polecam wam wszystkim. Na tym przykładzie też można tłumaczyć trochę tą proaktywność, samodzielność, czy tą odpowiedzialność. To jest patrzenie z poziomu balkonu albo z poziomu chodnika. Po angielsku to się mówi dancing floor, ale to jest powiedzmy... To tłumaczenie. Tak. Znaczy, no można powiedzieć parkiet, ale ja wolę chodnik, balkon i chodnik. Jak stoimy na chodniku,
to widzimy bardzo wąski obszar. Widzimy trzy najbliższe bloki, jedno, dwa skrzyżowania i widzimy to, co jest dookoła, bardzo blisko nas. I to jest taka operacyjna praca na naszym stanowisku, czy w naszej roli, w której jesteśmy. Jak wchodzimy na balkon, zmieniają się dwie perspektywy, albo powinny się zmienić dwie perspektywy. Pierwsza to jest widzimy szerzej. Możemy się rozglądnąć w bok i widzimy inne bloki, inne budynki, inne ulice, park. I w organizacji to jest widzenie szerszego kontekstu. Znaczy widzimy inne kawałki procesu, gdzie my wykonujemy jakiś jeden z nich. Widzimy inne zespoły, inne projekty. Jakby widzimy szerzej organizację albo w ogóle naszą branżę. Nawet będąc specjalistą w jednej dziedzinie, patrzymy szerzej na nasz zespół i poza nasz zespół. Jeśli wchodzimy na taki mentalny balkon. Druga perspektywa, która się zmienia, to widzimy dalej. I to jest właśnie myślenie, to co powiedziałem też wcześniej, to jest myślenie w dłuższej perspektywie czasowej. I to jest, bardzo często jest takie oczekiwanie, to jest też jedna z takich trudności w przechodzeniu z takiego standardowego, czerwonego czy pomarańczowego zarządzania na turkusowe, albo to zwinne, agile'owe i turkusowe. Gdzie jest takie oczekiwanie we współpracownikach, w zespołach, że ktoś tam jest w organizacji, kto nada pewien kierunek, kto przewidzi pewne sytuacje, zauważy pewne problemy, zaplanuje cele na najbliższy rok. I bardzo często to oczekiwanie, znowu, to jest taka zmiana mentalna, którą sobie trzeba w głowie zrobić, to oczekiwanie jest, tak naprawdę powinno przeskoczyć na nas, po części oczywiście, nie będziemy planować celów strategicznych dla całej firmy, ale na swoim stanowisku, w swojej roli powinniśmy się też zastanawiać, widzieć kontekst i patrzeć w przód i zastanawiać się, ok, co w mojej roli będzie potrzebne za rok? Bardzo mało ludzi zadaje sobie to pytanie. No bo jeśli ja wiem, co w moich projektach, w mojej branży, w mojej technologii, w której pracuję, jest potencjalnie, co się zmieni potencjalnie za rok, to ja jestem w stanie przez rok pójść na odpowiednie kursy, uczyć się odpowiednich technologii, czy zdobywać jakieś umiejętności i nie ma później zaskoczenia. Mogę łatwo przejść, czy przeskoczyć do innego projektu, innej technologii. Natomiast znowu, to jest myślenie i ten mindset, którego trzeba uczyć. To nie jest dla wielu osób naturalne. Pytania, czy są jeszcze jakieś? Tak, tutaj. Przepraszam, bo tak. Znaczy, nie, ja chciałem powiedzieć, że chyba to nawet dla większości osób nie jest naturalne. Taka jest prawda, bo nie wiem, czy spotkaliście się, ale ja miałem takiego szefa jednego, który zawsze do mnie mówił, że słuchaj, masz wyzwanie, masz problem, przyjdź do mnie, ale przyjdź od razu z rozwiązaniem albo z propozycją rozwiązania, tak. Jednego czy dwóch, tak. I usiądziemy i porozmawiamy, tak? Natomiast jeżeli tylko przychodzisz do mnie z problemem, to sorry, to nie przychodź, bo tracisz czas, wróć się na swoje miejsce. Tak? Zastanów się, jak uważasz, można byłoby to rozwiązać i wtedy do mnie przyjdź i wtedy przedyskutujemy temat. I to jest raczej to proaktywne wyjście w każdym kwestii. Tak. Bo to, co podałeś ten przykład jeden o prostym umówieniu się na spotkanie, to jest właśnie ta proaktywność. Tak? A skomplikowane bardziej procesy, wyzwania generują już konkretne rozwiązania, które pracownik, czy współpracownik, czy B2B, czy to B2C, to nie ma znaczenia, tak, czy to etatowy człowiek, powinien przyjść i zaproponować, tak? I jeżeli tego nauczymy w naszej organizacji naszych współpracowników, no to na pewno o wiele szybciej dzieją się procesy i są bardziej skuteczniejsze. Ja jeszcze dodam jedną rzecz, bo niedawno prowadziłem wywiad z świetnym menadżerem i właśnie rozmawialiśmy o tej proaktywności. Duża firma, znana marka. I on powiedział bardzo fajną rzecz. Oj, przepraszam, teraz to już bo z dwoma osobami. Druga to była pani. Teraz nie pamiętam właśnie, kto dokładnie, ale to był gość albo gościni mojego wywiadu. I właśnie bardzo ważna rzecz. Nie można mieć w organizacji samych kreatywnych, ambitnych, proaktywnych wizjonerów. Trzeba mieć takie skały. To też jest takie jedno z takich rozróżnień w branży zarządzania, czy w tematyce zarządzania. Mówi o ludziach typu skała, rock i typu gwiazda.
Skała to są bardzo rzetelne osoby, bardzo konsekwentne, takie, na których można polegać, ale to nie zawsze są osoby, które właśnie wychodzą i takie są kreatywne i proaktywne. Bardzo często to właśnie, może tak, nie zawsze one takie są. Gwiazdy to są takie osoby mocno do przodu, które mają niesamowite rezultaty, natomiast są nieprzewidywalne. To jest ich minus albo ta ciemna strona medalu. Że one są nieprzewidywalne. Znaczy może być tak, że mają po prostu biją rekordy jakieś tam w swojej roli, ale nie mamy pewności, że one te rekordy będą, czy ten poziom będą utrzymywać. I w organizacji też trochę jest tak, że w zespole oczywiście dobrze by było, żeby wszyscy mieli proaktywność. Proaktywność i kreatywność to nie jest to samo. Mieli tą proaktywność w takim operacyjnym, tak jak powiedziałeś, takim operacyjnym, na operacyjnym poziomie. Tak, umawiamy się na spotkanie, to jakby dopilnujmy, żeby to nie była wymiana 5 maili, tylko 2, może 3 to jest maks. Gdzie ten trzeci to jest OK, akceptuję, wrzucam w kalendarz. Umawianie spotkań, uczenie się, zauważanie problemów, zgłaszanie potrzeb, no to takie drobne niby rzeczy, albo nie wiem, potwierdzanie wykonania zadania. To jest coś, co ja się nauczyłem od jednego z moich pierwszych szefów. Użyję tego słowa. Pozwólcie, użyję tego słowa. To były inne czasy. To były inne czasy, zamierzchła w ogóle prehistoria. I jeden z moich pierwszych szefów, na stażu byłem w ogóle wtedy, więc prehistoria na studiach. I umówiłem się, bo to była taka firma, gdzie ten szef właśnie większość czasu spędzał u klientów, więc ja siedziałem sobie w Warszawie w biurze, on jeździł po klientach i ja widziałem go tam raz w tygodniu, czasami częściej. Ale na pewno nie codziennie. Rzadko się zdarzało, że cały tydzień był w biurze. I umówiliśmy się, on powiedział mi, Wojtek, w ogóle ja ci ufam, znam cię, bo znaliśmy się troszkę wcześniej, nie potrzebuję cię kontrolować, nie musisz mi raportować, tylko daj mi codziennie SMS-a, a wtedy to był czas Nokii 3030 i SMS 140 znaków. I on powiedział, daj mi tylko codziennie znać na koniec dnia, co zrobiłeś, i czy potrzebujesz czegoś ode mnie na jutro? Dwie rzeczy musiałem zmieścić w 140 znaków, nie pamiętam ile to jest słów. Więc tak naprawdę napisałem, zrobiłem analizę tego i tego, nic nie potrzebuję, to był mój raport codzienny. On mówi, ja potrzebuję tego wiedzieć to po to, żeby bardziej to drugie mnie interesuje, czy czegoś ode mnie potrzebujesz i ewentualnie chcę wiedzieć to pierwsze, bo ja wiem jaki masz plan, więc jak będę widział jakieś ryzyko przesunięć, to ci o tym powiem, zareaguję. Ale on nie wchodził, nie musiałem mu wysyłać tego. Więc to jest taka też proaktywność, której on mnie uczył. W zasadzie ja teraz to stosuję, czy później jak już też pracowałem w firmach, to ja stosowałem tą zasadę, nawet jeśli mój szef tego nie oczekiwał. Czyli jak ja wykonałem zadanie, które mi zlecił, tak bezpośrednio, to mu przynajmniej pisałem SMS-a załatwione. I to mega w ogóle działało, bo oni... Bardzo szybko to buduje zaufanie. I to jest coś, co my teraz w swoim zespole też stosujemy. Poprosiłem cię o coś, to potwierdź mi krótkim SMS-em, czy gdzieś tam na Slacku, Wojtek zrobione. Bo to jest, ja teoretycznie i tak już mam odhaczone to, bo mam ludzi, z którymi lubię współpracować i wiem, że jak oni coś powiedzą, że zrobią, to zrobią. Natomiast to jest taki zawsze taki spokój, a fajnie, zrobione, gotowe. Więc to też jest taka znowu sztuczka, trochę prosta zasada, którą się dawno temu narzędzie. Narzędzie. Praktyczna sztuczka. No nie wiem, czy to jest sztuczka w ogóle, bo też jest podkreślony wiele razy, gdzie skomentujemy to jednym zdaniem. Brak informacji jest gorsza niż jakakolwiek informacja. Dokładnie tak. Zła. Chodzi o decyzyjność i planowanie często. Czasami warto nie ukrywać, że coś zawaliłem. No zbiorę na czapę na przykład. No, to już jak się dzieje coś złego, to zdecydowanie. Ale to jest właśnie, ja to na tym onboardingu, jak nowa osoba przychodzi do zespołu, ja mam dwa zespoły, zespół taki powiedzmy biurowy i zespół trenerów, konsultantów, których zatrudniamy do projektu. I no nie wiem, czy nie powiedziałem, jesteśmy firmą szkoleniową, doradczą, więc też mamy ten zespół trenerów, coachów, konsultantów. Ja właśnie podając przykład, jak ja chcę współpracować, właśnie podaję ten przykład tego zalanego laptopa. Na przykład. Nie, to jest, jak będziesz mieć problem z klientem, coś się będzie działo, nie wiem, guma, jedziesz do klienta, guma na autostradzie, no cokolwiek, nie ma projektora w sali, cokolwiek się dzieje, to daj mi, okej, no projektor w sali, to ja już nic nie mogę zrobić, to jakby to
to może zły przykład, ale te inne rzeczy, daj mi tylko SMS-em znać, Wojtek, stoję na autostradzie, już jedzie taksówka albo nie wiem, cokolwiek, załatwiłem sprawę, nic nie musisz robić. Ale ja wtedy wiem, że ewentualnie mogę albo jakoś pomóc, albo właśnie zadzwonić do klienta i powiedzieć, słuchaj, trener jedzie, będzie 20 minut później, w ogóle się nie przejmuj. Bo często jest tak, że trener też już, jak trener, klient, jak jesteśmy umówieni, że tam 45 minut wcześniej będzie trener w sali i ma się przygotować, jest ktoś, kto teraz na Teamsach, na Zoomie, jest ktoś, kto ma wpuścić taką osobę do biura czy do pokoju tego wirtualnego, no i nie ma tego trenera, a był umówiony, no to oczywiście klient bardzo często zaczyna się martwić po prostu, bo nie wie, co się dzieje, nie ma tej, tak mówisz, nie mam informacji, to zaczynam się domyślać. Więc ja wtedy mogę napisać klientowi, słuchaj, nie martw się, klient, trener będzie 15 minut później, ale jest w drodze. Klient się 15 minut mniej martwi. Okazuje się, że w sumie to nie jest taka tragedia, na jaką wyglądało. Jeśli jest informacja. Jest informacja. Czyli znowu jesteśmy u podstaw, czyli informacja jest najważniejsza. I przepływ informacji, dobry przepływ informacji. Czyli transparentność w organizacji. Transparentność, dokładnie tak. Mamy kilka pytań. Potrafisz to dobrze nazwać. Spora wypowiedź. Hania, wydaje mi się, że w turkusowej organizacji najlepsze rozwiązania masz tylko coachingowy, czyli w przypadku tej osoby to chodziło, to było na poziomie tego case'a, od którego zaczęliśmy, czyli w przypadku tej osoby, która nie robi tych wpisów, to dobrze zadać jej pytanie, bo jeżeli to jest również jej cel, to coś może się dzieje na zewnątrz. Według mnie coachingowy styl ma większy wpływ na poczucie odpowiedzialności niż mentoring. Poza tym jest super narzędzie coachingu zespołowego, kiedy to jest rozmowa z zespołu samym z sobą. Ja to stosuję w firmie i jest super. No, ja bym polecił styl coachingowy jak najbardziej. Ja bym do tego dodał w ogóle, jest oczywiście kilka koncepcji różnych, ale przywództwo sytuacyjne, Blanchard albo Blanchard Hersey i coachingowy styl jest jednym z czterech stylów. I obojętnie tak naprawdę, czy jesteście turkusową organizacją, czy organizacją turkusową chcecie być, czy nie jesteście nią jeszcze, to każdy z tych stylów, jeśli używamy tej koncepcji, to każdy z tych stylów powinien być stosowany, bo każdy człowiek jest trochę na innym etapie rozwoju, kompetencji, motywacji i styl coachingowy nie zawsze zadziała. Ale tak, z osobami doświadczonymi, które mają kompetencje, a nie mają motywacji, bądź coś ich odciąga właśnie, styl coachingowy jak najbardziej może pomóc. Tak, ważną rzecz jeszcze mi się przypomniała. Jak sądzisz, jeżeli chodzi o inicjatywę, samodzielność i proaktywność, jaki wpływ ma na to poczucie bezpieczeństwa pracowników firmy? Bardzo duży. Ale to, przepraszam, bo jeśli mogę, nie planowaliśmy tego, słuchajcie, ale jeśli mogę, to jakbyśmy mogli pokazać tą piramidę. Tak, możemy. Bo ona trochę odpowiada na to pytanie, albo... Jakby, to jest istota po prostu. Tak. Bo chcę, jeden wcześniej slajd. W sensie tutaj? Nie, do tyłu. Tak, bo tutaj tylko jak ten pasek, jeśli tak, możesz. Tak, już pasek, ukrywamy pasek. Super. Bardzo polecam, to jest właśnie model, narzędzie można powiedzieć, do właśnie pokazywania, wyjaśniania, ale to jest też narzędzie, którego ja używam do umawiania się na wykonanie pewnego zlecenia, zadania, czy to w moją stronę, kiedy w zespole coś ja mam dla kogoś zrobić, czy ktoś w zespole dla mnie. Stephen Covey nazwał to 7 poziomami inicjatywy albo uprawnomocniania, taki empowerment. I dla mnie ten najniższy poziom, czekaj, to jest moim zdaniem właśnie ten poziom w ogóle poza piramidą tak naprawdę, czyli to jest brak inicjatywy, brak proaktywności. To jest dopóki management. Tak, to jest dopóki ja ci nie powiem, to nie rób. Znaczy to rób to, co tam masz zrobić, nie? Naprawdę, dla mnie to są zawsze historie zabawne, trochę żałosne, kiedy słyszę o sytuacjach, gdzie w firmie ktoś zrobił swoje zadanie, nic nie ma do roboty i nikomu nic nie powie. Nie? Siedzi i nic nie robi. Ale ja myślę, że to jest większość.
Mówimy o pracownikach etatowych w firmach, tak, jeszcze, a tym bardziej państwowych. A, to już w ogóle, to już zostawmy. Tutaj ale są poszukać przyczyn tego jeszcze i to dopiero się zaczyna. Tak, 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 tutaj był komentarz, podobnie jak w Management 3.0, jak najbardziej to jest podobna koncepcja. Nie wiem, kto był pierwszy, no to zaryzykuję stwierdzenie, że Kowej, ale... Tak, że po Koweju. Tak, tak, dokładnie. Ale tam jest bardzo podobna koncepcja. Ja używam tego, bo to było wcześniej i bardziej mi jakoś pasuje, ale jak najbardziej ten Management 3.0 jest też bardzo fajnie, właśnie jest to opisane. Drugi poziom to jest poziom pytań, to znaczy ktoś widząc pewne problemy, kiedy zrobił coś albo nie zrobił, albo się coś pojawiło, to przynajmniej przychodzi z pytaniem, jeśli możemy kolejny slajd, przychodzi z takim pytaniem, no dobra, to co mam zrobić? To jest to, o czym ty powiedziałeś. Mam problem, co mam zrobić? To jest taki, już dobrze, no, chociaż się dowiadujemy. Przyszedł z czymś. Przynajmniej się dowiadujemy, że jest problem. Wyszedł z biurka. Tak, tak, wyszedł za biurka. Jest ruch. Jest ruch. Trzeci poziom to jest poziom proponuj. Znaczy, ja zastanawiam się, wykonałem już jednak jakąś pracę, czy zauważyłem problem, zauważyłem okazję, bo to nie zawsze musi być problem, zauważyłem możliwość usprawnienia czegoś, nowego produktu, nowej funkcjonalności, zrobienia czegoś. Przychodzę i mówię, słuchajcie, mam taki pomysł, albo mam takie pomysły, co myślicie o tym? Czwarty poziom jest już trochę bardziej szczegółowy, bo tutaj została wykonana dodatkowa praca. Znaczy jak na tym trzecim poziomie, to są takie pomysły, bardziej luźne, może i przemyślane, ale tak naprawdę różne pomysły, to czwarty poziom to jest taki poziom, gdzie ja zrobiłem pewną analizę, porozmawiałem z kimś, przychodzę do was i mówię, słuchajcie, zauważyłem taką okazję albo zauważyłem taki problem, myślałem, co z tym zrobić, rozmawiałem z Krzysiem i Kasią i chcę zrobić B. I to jest ten poziom, gdzie ja już wiem, co chcę zrobić. I tu jest taka granica, bo do tego momentu czwartego poziomu ja jako szef, czy ja jako współpracownik, czy jako partner biznesowy wiem, co ta osoba będzie robić. Kolejny poziom, piąty, to jest poziom, gdzie ja dowiaduję się po fakcie, czy był jakiś problem, czy była jakaś okazja, co zostało zrobione i jaki jest rezultat. Jestem pozbawiony decyzji. Tak, jestem pozbawiony wpływu decyzji. To jest taki poziom, zrób i poinformuj mnie natychmiast. Znaczy jak natychmiast, no po wykonaniu daj mi znać, co z tego wyszło. Ale tu w tym momencie już ten współpracownik musi mieć pewne kompetencje, a nie kompetencje, tak, podejmowania decyzji, tak? Czy krótko również mówiąc, może. Bo jeżeli nie ma pewnych uprawnień do podejmowania tych decyzji, no to oczywiście powinien zatrzymać się na czwartym poziomie. Bardzo, tak, przyjść do mnie, przedstawić, tak, mi cztery propozycje, ja mówię, dobra, robimy. Tak, bo to jest już moja rola, bo to jest moja decyzja. Bo to jest moja decyzja. Nie? Musiał się wybrać, podjąć te kroki, nie? Po prostu. Albo ma to w swoich kompetencjach, że tak, możesz, tak, podjąć tą decyzję, tak? No i kolejny poziom to jest, zrób, informuj mnie okresowo. Okresowo to może być tak jak u mnie przy tym stażu, raz dziennie, pod koniec dnia, raz w tygodniu, raz w miesiącu, raz na kwartał, rok. Tu już możemy sobie ten okres zmieniać. No i siódmy to jest oczywiście zrób i w ogóle mi nie zawracaj głowy. I to jest taki, każdy z nas jest na każdym z tych poziomów. Znaczy ma takie zadania, gdzie mamy nadzieję, że nikt nie zauważy, nikt się nie odezwie i czekamy, aż ktoś nam nie powie, to każdy z nas to nie robimy i mamy rzeczy, o których nikt nie wie, że robimy, a one się dzieją. I jakby wszyscy mamy przekrój, tylko w dobrym zespole, znaczy w dobrym, w tym zespole, który właśnie ma, idzie w tą stronę o dużej samodzielności, proaktywności takiej wewnętrznej, czy też organizacyjnej, te poziomy są świadome. Znaczy ja, słuchajcie, bo przecież też w organizacjach, w firmach jest tak, że my czasami sami mówimy, słuchajcie, widzimy to ryzyko, ale nic z tym nie będziemy na razie robić. To jest czasami bardzo świadoma decyzja, bo albo nie możemy, albo jest mały wpływ tego ryzyka, albo nic nie możemy zrobić, albo nie wiem, nie mamy na to czasu, albo akceptujemy koszt. Jak to wystąpi, tak, zapłacimy ten koszt, obojętnie jak to nie. Bo go akceptujemy. Więc czasami też nawet świadome decyzje biznesowe są na poziomie tym czekaj. I one też są ok, jeśli są świadome. To jest bardzo ważne. I tą piramidę właśnie można wykorzystać, przepraszam, jeśli jeszcze możesz pokazać. Jasne. Ostatni slajd. Tam nic nie ma, ale też łatwiej będzie to gdzieś sobie zapamiętać. To jest
I następny slajd. Tak naprawdę tam jest strzałka tylko, ale to jest ważne, bo powiedziałeś o tym zaufaniu, czy odwadze, czy poczuciu bezpieczeństwa. No bo co rośnie, albo powinno rosnąć z poziomami inicjatywy? Po pierwsze, poczucie bezpieczeństwa. Ale z czego ono się bierze? Z tego, że ja mam kompetencje. To znaczy, szczególnie tak jak powiedziałeś, przeskoczenie powyżej czwartego, ja muszę mieć kompetencje, albo zlecający mi dane zadanie musi wierzyć, że ja mam kompetencje do wykonania tego zadania dobrze, bo inaczej nie da mi go zrobić i popełnić błędu. Albo powie, masz na tyle kompetencje, że najgorszych błędów nie popełnisz, małe zaakceptuję. To też jest OK. Więc pierwsze to jest kompetencje, drugie to jest motywacja. To jest to, co powiedziałeś z twoim przykładem. Ktoś może mieć kompetencje, ale nie mam. Tu sobie możemy to różnie nazwać, motywacji, chęci, przekonania, zrozumienia powodu, rozumienia konsekwencji, niewykonania tego zadania, natomiast tego energii, napędu, żeby to zrobić. Bo znowu każdy z nas albo sam miał takie momenty, albo zna takich ludzi, którzy mieli świetne kompetencje do wykonania zadania i go nie zrobili, albo zrobili go słabo. Więc ja jako zlecający dane zadanie, koledze, koleżance czy innej firmie, muszę wierzyć, że on czy ona ma kompetencje i chce to zrobić. Zależy jej czy jemu, żeby to zrobić. I to buduje zaufanie. Znaczy ja jeśli widzę, że ktoś chce i wykazał się tym wcześniej, widzę, że ma kompetencje i wykazał się w tym wcześniej, daję zaufanie, mówię OK, wejdź na trzeci poziom, wejdź na czwarty, wejdź na piąty. Dobra, nie chcę już codziennie, daj mi raz na tydzień znać. I też to można zmieniać. I ja polecam właśnie używać tego narzędzia w taki sposób, żeby je to czy inne podobne, bo wybierzcie sobie, w taki sposób, żeby je pokazać w zespole, omówić, żeby wszyscy je rozumieli. Jak będziecie się umawiać na jakieś zadanie, to zdefiniujcie, na jakim poziomie go oczekujecie. Który to ma być poziom? I co jakiś czas zweryfikujcie, wiesz co, dobra, już nie muszę dostawać od ciebie właśnie codziennie tego raportu, czy jakiegoś tam podsumowania. To jest przykład u mnie w zespole. My od lutego zeszłego roku, 20, mamy nową osobę, pierwszą zresztą osobę w marketingu nas w firmie. I na początku to było takie bardzo, to była osoba też, jest osoba bardzo młoda, z niewielkim doświadczeniem, więc na początku tak naprawdę styl coachingowy nie bardzo miał w ogóle zastosowanie. Ja musiałem pokazywać, ta osoba się bardzo dużo uczyła na początku, więc kontrola, znaczy ten poziom inicjatywy, więc moja kontrola była bardzo wysoka, czyli ten poziom inicjatywy był niski, taki właśnie do czwartego poziomu, rzadko wyżej. Natomiast w pewnym momencie rozmawialiśmy, OK, to tego już ja nie muszę akceptować, tego nie muszę czytać, tego nie muszę ci poprawiać, bo jak widziałem, że ma kompetencje, a cały czas były chęci, to przesuwaliśmy tą w kolejnych różnych jej rolach czy zadaniach, przesuwaliśmy jej ten poziom wyżej, ale nie wszędzie równo, bo to jest też ważne. Bo niektóre rzeczy uczyła się szybciej, niektóre wolniej, niektóre jej przychodziły łatwiej, a w niektórych cały czas popełniała jakieś tam błędy i ten postęp szedł dużo mniej. Ale to też było OK dla niej, bo ona widziała, że jakby widziała dlaczego. I też widziała, że to nie jest tak, że tu coś zawaliło albo tu nie idzie tak szybko, to ma wpływ na całą resztę i w całej reszcie też jej nie ufam. No i na progresję i rozwoju. Tak. Mam pytanie jeszcze jedno, jeżeli chodzi o jak zadać ci to pytanie? Może mi pomożesz. Wprost. No. Chodzi o presję czasu. Czasami spotykamy się z tym, że ludzie wymagają, sugerują pracownikom umiejętność pracy pod presją czasu. Mhm. Ja rozgraniczyłem to kiedyś presja czasu czy presja człowieka, bo są dwie różne rzeczy. Czy nie można sobie mordy wycierać presją czasu, nie? Czasami. Tak. I teraz jakieś narzędzia, czy widzisz, jak rozgraniczyć pewne rzeczy, które wpływają na to, jak się czujemy, jak interpretujemy w ogóle pracę pod presją czasu. Ja rozumiem, że można. Ja pracuję pod presją czasu, na przykład wykonuję zazwyczaj czynności dużo wolniej, żeby nie popełniać błędu powtarzalności czynności albo niepotrzebnych ruchów. Tak? Na przykład tak, i wtedy nie patrzę na zegarek i staram się nie marnować tego czasu zbędnymi czynnościami czy powtarzalnością właśnie, nie? A natręctwo na przykład przełożonego właśnie pod presją czasu, czujemy presję
osoby, nie czasu, od alibi presji czasu. I co to powoduje? Właśnie, przypomnę, że taki film, Łódź podwodna, Sean Connery, tam gra plejada aktorska i tam coś się działo z jakimiś maszynowniami, z czymś. Jakiś młody adept tam gdzieś w tej łodzi podwodnej miał jakąś elektronikę tam naprawić i ten do niego co chwilę dzwoni, słuchaj, leci nas torpeda, za 30 sekund zginiemy, czy ty wiesz co robisz, i tak mu spokojnie mówi, żeby go tam nie denerwować, a on tam coś robi i tą słuchawkę odłożył. I dalej robi swoje zadanie, ten dowódca statku odłożył słuchawkę. Nie, co się dzieje, tu komando szef, nie wiesz, tak. Rozumiesz, nie, chłopak, bo zachował się odpowiedzialnie, bo mówi, no przeszkadza, no jeżeli tak, już wszystko zależy ode mnie, no to po prostu chcę ten czas wykorzystać, a nie przekonywać kogoś, że wykorzystuje. Nie? Widzisz, to są takie różne rzeczy. No taki mikromanagement tam się... Cały czas mówisz o rzeczach, których zwracam uwagę, że mówisz o tym, że istotna jest kompetencja ludzi, nie? Wiadomo, że talenty, które mamy, dobrze jak są wykorzystywane właśnie w tych kompetencjach w różnych tych sytuacjach, wykorzystując te narzędzia. Czy też narzędzia mogą jakby zrekompensować niedostatek lub brak kompetencji w jakichś zespołach. Właśnie też pod kątem, biorąc pod uwagę tą presję czasu. Czyli wykorzystywania tej presji czasu, gdzie ona może być pożyteczna do wykonania jakiegoś projektu lub może być katastrofalna. Nie? To może odpowiem na dwojako. Dwojako. Pierwsze to w ogóle właśnie znowu pewien charakter, talent, umiejętność pracy pod presją. To jest coś, co każdy z nas ma trochę różnie. Niektórzy, ja na przykład właśnie mam tak, że ja pod presją czasu działam dużo bardziej efektywnie. Ja lubię presję. Nie cały czas, to jest ważne. Ja nie lubię non-stop na bardzo wysokich obrotach działać i pod presją, ale lubię sinusoidę. I ta presja powoduje, presję ja sobie sam narzucam, ustalając sobie terminy czy ustalając sobie ambitne cele. Więc ja tak działam. Natomiast w zespole mamy osobę, która zajmuje się u nas finansami i administracją i to jest osoba, która nie znosi presji, nie znosi. Jak jest presja, to przestaje pracować. Przesadzam, ale to jest takie, ta efektywność jest po prostu, efektywność jej spada i koszt wykonania tej samej pracy bez presji i z presją okazuje się znacznie większy z presją. Koszt emocjonalny, energii, zmęczenia mentalnego i tak dalej. Więc to jest jedna rzecz. Trochę różni jesteśmy i różni autorzy i eksperci mówią, większość się zgadza z tym, że to jest bardzo trudne do zmienienia. Druga rzecz, to powiedziałeś o pewnych procesach, narzędziach. Jak sobie popatrzycie na straż pożarną albo jakby takie służby, zawody bardzo właśnie polegające na szybkich akcjach w kryzysie. Interwencyjne. Lekarze na ostrym dyżurze, służby szybkiego reagowania, straż pożarna i tak dalej. To są osoby, to są zawody, których nie można polegać na tym, że ktoś ma silną psychikę. Tylko. Oni, ich główna robota polega na tym, że oni przez, pewnie teraz albo przesadzam, albo zaokrąglam, ale oni przez 70% swojego czasu ćwiczą nawyki, ćwiczą procesy, ćwiczą procedury, automatyzują reakcje swoje po to, że jak te 5, 10 czy 20% swojego czasu pojadą na akcję, to nie myślą. To oni mają w głowie mają wszystkie checklisty, co trzeba zrobić, jak trzeba zrobić, w jakiej kolejności. Mają nawyki, procesy wyuczone, wystresowane, można powiedzieć. Czyli można powiedzieć, że się nie spieszą specjalnie, bo po prostu mają te już nawyki. Bo dla nich to nie jest pośpiech. Tak, nie? To już jest... Dla nich to jest normalny proces tak. pracy. Ale to jest tak, jak mówię. Nie ma czasu po prostu. Nie ma, tak, ale no wiecie, jak brygady antyterrorystyczne jadą na akcję, to ich akcja trwa 90 sekund. To pewnie plus, pewnie są i dłuższe i krótsze, nie? Ale tam nie ma czasu na myślenie, na stresowanie się. Tam jest totalna automatyka. Najlepsi jadą po prostu na automacie, ale ten automat musi być wyuczony. W firmach takim automatem są checklisty, procesy, procedury, no, obsługi klienta, trudnego klienta. No, jeśli pracujemy na linii obsługującej reklamację, to my od rana do wieczora odbieramy telefony od wkurzonych klientów.
Tylko tacy dzwonią na linię reklamacyjną. No nie dzwonią zadowoleni powiedzieć, słuchajcie, nie mam żadnej reklamacji, dostałem to, co chciałem, świetna robota, świetny produkt w ogóle, świetna obsługa, dziękuję. No to się zdarza pewnie raz na 10 lat. Każdy, który dzwoni, jest niezadowolony. Zazwyczaj. No i ci ludzie muszą mieć z jednej strony oczywiście psychikę, z drugiej strony oni uczy się ich procesów, jak odpowiedzieć na dane zarzuty, dane pytania, dane pretensje i tak dalej, bo oni nie mogą w trakcie zastanawiać się, czy z tym człowiekiem to lepiej tak, czy lepiej tak. Oni to muszą mieć wyuczone. Oni posiadają konkretne algorytmy już. Tak. Słowa, których używać, jak? Których nie używać. Dokładnie. Zakazane słowa, dokładnie, które tak. Muszą paść. I tutaj to są w tych nawykach tak. Pracy. I dlatego na przykład w zespołach trochę może odbiegamy od tej proaktywności czy samodzielności, chociaż myślę, że akurat z samodzielnością to jest mega powiązane, mega super istotne. To jest komunikacja i feedback. W zespołach transparentna czy otwarta komunikacja, my jako Active Strategy w ogóle polecamy, zresztą nie tylko my, różni tam znani autorzy z tych metodyk właśnie, między innymi tych zwinnych, agile'owych, polecają non-violent communication, komunikacja bez przemocy, bo to jest, a w minimum my uczymy feedbacku. Każdy w zespole powinien umieć, jeśli chodzi o technikę, i umieć na poziomie odważyć się, dać koledze czy koleżance zespołu feedback. No, łatwy to wszyscy sobie dajemy, ten pozytywny, ale z tym negatywnym jest trudno. I znowu taką dużą zmianą mentalną, kiedy przechodzimy z organizacji zarządzanej hierarchicznie na bardziej zwinną czy turkusową, to jest właśnie oczekiwanie, że to przecież jest zawsze jakiś szef, team leader, menadżer, który powie tam Kasi czy Krzyśkowi, że robi złą robotę, że się spóźnia, że obija się, no nie, cokolwiek. W zespołach samoorganizujących się czy samodzielnych, to ja muszę mieć odwagę powiedzieć koledze czy koleżance, z którym chodzę na piwo, czy chodzę na wódkę, czy chodzę na tańce, czy na jogę, czy nie wiem, znamy się prywatnie i razem jeździmy na urlopy, muszę powiedzieć, mając troszkę w głowie, bardzo często mamy tą obawę, no zepsujemy relacje. Mając tą obawę, muszę odważyć się i powiedzieć, słuchaj Kasia, obijasz się ostatnio, bo słuchaj, ostatnio zrobiłaś coś, czego my nie akceptujemy w zespole, umawialiśmy się zupełnie inaczej. I oczywiście trzeba umieć to powiedzieć w odpowiedni sposób, trzeba mieć odwagę, ale też co ważne, w zespole wszyscy muszą to umieć, dlatego że ta Kasia musi umieć to odebrać. Dlatego że jeśli ja wiem, że ona rozumie, dlaczego ja jej to mówię, to nie mam tej obawy, albo ona jest minimalna, że ona się obrazi, że zepsujemy sobie relacje, że się nie będzie odzywać, że teraz sam się będzie gorzej współpracować. Bardzo polecam książkę, dwie książki mogę w tym temacie polecić. Jedna to jest właśnie Nonviolent Communication, jest też po polsku, Porozumienie bez przemocy, Marshalla Rosenberga, a druga to jest Radical Candor, Kim Scott. Nie pamiętam, jak jest po polsku przetłumaczone. Nie pamiętam, przepraszam, jest też po polsku książka. Radical Candor, Kim Scott. I ona między innymi właśnie o tym mówi, że też taką macierz bardzo fajną pokazuje, która wyjaśnia właśnie te, między innymi te obawy i tak naprawdę to, że my komuś nie mówimy, że robi coś źle, tak naprawdę służy bardziej nam, żeby sobie nie zepsuć atmosfery, czy nie wejść w tą niekomfortową rozmowę. To jest zawsze, za każdym razem to jest w pewnym stopniu dla obu stron niekomfortowa rozmowa. Obojętnie, czy mówimy komuś, czy słuchamy takiego komunikatu. Natomiast bardziej służymy sobie niż tej relacji i tej osobie. Więc bardzo, bardzo polecam książkę. No i w zespołach samodzielnych my musimy umieć to robić. A to nie jest łatwe, to jest bardzo trudne, a szczególnie w firmach, gdzie mamy taką koleżeńską, a rodzinną atmosferę. Bo tam jest tym bardziej ta obawa, no jest fajnie, jest miło, koleżeńsko i teraz sobie to zepsujemy. No ale no właśnie, prędzej czy później i tak się popsuje, tak? No więc, właśnie. Więc lepiej zareagować szybciej niż już jak się już to nazbiera. Jak to tak, już się coraz bardziej będzie. To jest ta książka? Tak, tak, dokładnie tak. Natomiast szef wymagający i wyrozumiały Kim Scott, taka jest prawda. To tylko przepraszam, to ja tylko nie sugerujcie się tym szef, bo to właśnie na polskie jest przetłumaczone szef wymagający i wyrozumiały.
a po angielsku to jest radical candor, czyli taka radykalna szczerość. To jest lepsze tłumaczenie, bo to jest książka dla każdego. Wiele firm tą książkę jako jedną z podaje jako obowiązkową dla swoich pracowników, ją Google kupuje i na pakiecie jakimś onboardingowym każdy pracownik ją dostaje. Bardzo polecam. Przepraszam. Jeżeli chodzi, nie przepraszam, to się wciąłem. Jakbym rozgadywał się za bardzo, to no, też... Myślę, że powoli będziemy wchodzić w te pytania, które zostały zadane. Właśnie, drodzy słuchacze, zadawajcie pytania albo dajcie komentarz, żebyśmy się... Proponuję ostatnie pytanie, jak myślę, że dobrym narzędziem, jeżeli to tak można nazwać, byłoby sprawdzanie w tych relacjach, w zwracaniach uwagi na pewne rzeczy, w tych feedbackach, zwracanie uwagi na to, czy robimy to w emocjach i jak uważasz, czy możemy jakieś polecić coś naszym widzom, jakieś narzędzia takie, jak kontrolować te emocje, one mają nam służyć. Jeżeli ulegamy emocjom, to wiadomo, jest źle. Mogę wybuchnąć gdzieś na kogoś, dać upust emocjom, ale nie zostawiać tego za tą osobą, słuchaj, uniosłem się, kurczę, ale wiesz, dobra, zacznę to jakoś, nie? Albo dawać dziwny uśmiech, że wszystko ok, słuchaj, wiesz, no, może zwróć uwagę na to, jak pracujesz, bo może to wpływa na innych, coś takie podchody, zostawiając w domysłach, nie wiadomo o co chodzi. Myślę, że warto nazywać rzeczy po imieniu, słuchaj, wkurzasz mnie po prostu i od jakiegoś czasu mnie irytujesz, po prostu to już jest nie do wytrzymania, ja nie mogę z tobą pracować. Weź to zamat albo powiedz mi o co chodzi, nie? Myślę, że takie położenie relacji na szali jest lepsze niż jakieś niedomówienia, ociąganie się i bo wiadomo, że w końcu to jak zwróciłeś uwagę, to po prostu wybuchnie i te emocje wezmą górę, jak to się odkłada gdzieś tam, nie? Jest też fajna metoda FUKO, nie wiem, czy słyszeliście. Oczywiście. FUKO, FUKO. Fakty, uczucia, konsekwencje i oczekiwania. W czterech punktach, jak taką rozmowę się przeprowadzi z partnerem, tak? No to myślę, że w większości przypadków jest to bardzo fajnie wytłumaczone, dlaczego tak, a nie inaczej ja się zachowuję, a z drugiej strony, czego oczekuję i jak możemy to w przyszłości poprawić. Odpowiadając na to pytanie, ja nie jestem najlepszym, przyznam się, przykładem, bo ja jestem impulsywny. Uczę się tego, jestem tego świadomy, staram się pilnować, ale jest długa droga przede mną. Natomiast to jest w ogóle, tylko to nie jest jedna umiejętność, tylko to jest cały zestaw umiejętności inteligencji emocjonalnej. Między innymi to jest świadomość swoich emocji, świadomość tego, skąd one się biorą. I trzecia rzecz to jest wzięcie za nie odpowiedzialności. To jest to, coś, czego my uczymy i większość tych podejść właśnie uczących feedbacku między innymi mówi o komunikacie ja, to znaczy i odpowiedzialności za emocje. Nie możemy komuś powiedzieć, wkurzyłeś mnie, czy irytujesz mnie, bo emocje nie, jakby biorą się nie z tego, co ty zrobiłeś, czy zrobiłaś, tylko z tego, jak ja sobie to zinterpretowałem. Ktoś nie odebrał telefonu, nie, spóźnił się na spotkanie. To nie powoduje naszych emocji. To jest już tam proces, to już można sobie to jest fakt. Poczytać. To jest fakt, to jest pewne zachowanie. Dlaczego się irytujemy, dlaczego nas to jakoś porusza? No bo sobie dopowiadamy historię, albo nie szanuje mojego czasu, albo mnie nie szanuje, albo mu nie zależy, nie dba o mnie, nie dba o projekt, nie dba o coś. Do siebie. Tak. Więc to jest jakby ta nasza interpretacja powoduje te emocje. Oczywiście jakby to jest coś, czego trzeba się uczyć i to jest długa praca najczęściej, żeby łapać się i być świadomym tego właśnie, co nam się w głowie pojawia i co powoduje te emocje. Natomiast jak najbardziej trzeba nad tym pracować, tak mówię, ja na pewno nie jestem wzorem, pracuję nad tym, ale to jest... Proces. Proces. I tym akcentem proponuję przejść do pytań, bo jest ich naprawdę sporo, także super. Myślę, że w miarę tak sprawnie, żebyśmy przeszli, żeby każdy dostał odpowiedź. Tutaj Aneta albo Andrzej zadał pytanie, że psychoterapia w pakiecie, super, pytanie na ile tematy wnoszone są wynikiem sposobu funkcjonowania firmy. Tematy wnoszone, to domyślam się, że chyba chodzi o to, że tematy wnoszone do tych rozmów jeden na jeden. Czyli dopowiem sobie, że pewnie na ile powody terapii, przyczyny terapii są wynikiem tego, co robi firma, nie wiem. Nie wiem. Takich informacji nie mam. Pewnie trochę może być jedno i drugie w różnych firmach. Może być tak, że pewnie na psychoterapię czy w ogóle na terapię można pójść dlatego, że dzieje się coś w naszym życiu prywatnym, z czym sobie nie radzimy.
a może być tak, że długofalowo przez wiele miesięcy czy lat działo się coś w firmie. Cały czas braliśmy na siebie za dużo, pozwalaliśmy sobie, nie byliśmy asertywni, przyjmowaliśmy się za bardzo, za szybko awansowaliśmy i cały czas byliśmy w takim momencie braku komfortu pewnego psychicznego i kompetencyjnego. No i to ten ciągły stres spowodował potrzebę, wywołał potrzebę terapii, poukładania sobie trochę siebie, więc nie wiem tutaj akurat w tym przypadku. Powody mogą być bardzo różne. Tak, tutaj pytanie od Marka. Wojtek, z doświadczenia pracy z liderami zauważyłem, że ciężko jest wielu liderom wejść na tak zwany balkon. Co byś im doradził? Jak to zrobić? Ja powiem na swoim przykładzie, bo dla mnie ten poziom balkonu nie był naturalny. On teraz już jest, ale nie był naturalny. Ja jak zakładałem własną firmę właśnie 9 lat temu Active Strategy, to przyszedłem z organizacji, czy do tamtego czasu pracowałem w firmie, gdzie byłem takim, to się inaczej nazywało, ale moją rolą tak naprawdę to był taki stricte menadżer, taki miałem pomysły, cele, wizje przedstawione przez właściciela firmy, miałem udział w ich współtworzeniu, ale moją odpowiedzialnością tak naprawdę było wykonanie. My byliśmy jasno podzieleni z moim szefem, z właścicielem firmy. On był tym kreatywnym wizjonerem i strategiem, ja byłem tym od egzekucji, tam, żeby się rzeczy działy. W związku z tym ja przez 4 lata tak funkcjonowałem, wcześniej zresztą też, i dla mnie trudnością właśnie było wejść na ten balkon i myśleć w ogóle szerzej i dalej. Więc ja sobie znalazłem 3 sposoby. Pierwsze to automatyzacja. W związku z tym, że dla mnie to nie jest naturalne, to wypracowałem sobie pewien rytm, więc ja już wtedy, te 9 lat temu, może nie w pierwszym roku, ale gdzieś bardzo szybko, pierwszy, drugi rok, wprowadziłem sobie planowanie roczne, planowanie kwartalne, ustalanie wizji firmy i zastanawianiu się, gdzie my chcemy być za jakiś czas, właśnie tak długofalowo, a nie tylko tu jest projekt, tu jest zlecenie, tu jest klient. Więc narzuciłem sobie pewien rytm, pewne narzędzia, można powiedzieć, wybrałem sobie tutaj scaling up Weda Harnisza, tam miałem taki moment, gdzie testowaliśmy OKR-y, ale stwierdziliśmy, że do nas pasuje właśnie bardziej scaling up. Ciekawe. I więc to jest pierwsza rzecz. Druga rzecz to uczenie się tego, więc ja bardzo dużo rozmawiałem z ludźmi, którzy właśnie mają takie myślenie właśnie wizjonerskie, strategie i to z balkonu. Robiłem różne szkolenia, czytałem artykułów dużo o tym, natomiast zakładałem, że rezultaty tego przyjdą raczej po długim czasie. I trzecia rzecz to są ludzie. No i w zespołach, jak pracujemy sobie w zespole, to prawda jest taka, że menadżer zespołu czy menadżer firmy wcale nie musi być wielkim wizjonerem i zawsze być na tym balkonie, no bo jak popatrzymy sobie na, nie wiem, Steve'a Jobsa i Steve'a Woźniaka, to od razu wiadomo, który był na wyższym balkonie. Steve Woźniak siedział tam na tym chodniku czy na tym parkiecie i zajmował się bardzo, skupiony był na tej technologii. Oczywiście nie jest powiedziane, że on nie przewidywał, nie myślał w przód, nie widział szerszego kontekstu, ale jednak to porównując tych dwóch menadżerów czy liderów, no to oni mieli kompletnie inny poziom balkonu tego swojego. Więc w organizacji też nie musi być tak, że wszyscy są na najwyższym balkonie i tam patrzą na jakieś szerokie horyzonty. I może być tak, że jeśli menadżer tego nie ma, ja też zakładałem, że do zespołu zatrudniam czy zapraszam osoby, które mają takie myślenie. Dlatego, że czasami, naprawdę, mi się zdarza czasami, zapomnieć, mimo że mamy to w kalendarzu, zapomnieć o planowaniu, o retrospektywie kwartału i planowaniu następnego kwartału. I bardzo często jest tak, że mi zespół o tym przypomni. Jak gdzieś to przeoczę w naszym kalendarzu i w Asanie. I zespół mi przypomni, bo zespół mówi, ej, zaraz, przecież nie ustaliliśmy priorytetów na następne 3 miesiące. Więc ja też dbam, nie wszyscy, ale żeby część z mojego zespołu właśnie też miała takie myślenie. Więc uczenie się, narzędzia, bądź ludzie w zespole, w zarządzie, czy w zespole, którzy uzupełniają brak tej akurat kompetencji. No oczywiście uczyć się tego można
od mentorów, turkusowe śniadania, IT Corner, czyli różne zrzeszenia ludzi o podobnym profilu do nas, żeby wymieniać się doświadczeniami, słuchać tych historii, ściągać trochę od nich różnych narzędzi, metodyk. Oczywiście coach, który my to robimy troszkę, więc coach może pomóc też w pracy nad tą psychiką, nad tym mentalnym nastawieniem. To przerywaj mi, proszę. Kompresujmy. Przerywaj mi, proszę. Bardzo dobrze, że łapiesz ten kontakt wzrokowy. Zrozumiałem. Ciekawi mnie, jak postrzegasz, Wojtek, powiązanie tych poziomów delegowania, czyli ta piramidka, znanych w sumie od lat i stosowanych w organizacjach z filarami turkusu. Ja może tutaj dałbym taki krótki wstęp, jak można by tutaj do tego tematu podejść. Bo też z Wojtkiem, jak rozmawialiśmy, to kwestia turkusu jest takim tematem pionierskim, nazwijmy to tak. I tutaj Wojtek ma sporo doświadczenia, ale w tym temacie też zaczyna, więc wolałbym jeszcze o tych filarach specjalnie tutaj od tego zacząć. Ja przede wszystkim myślę, z tego co ja widziałem na spotkaniach, na siadaniach i też na indywidualnych spotkaniach, że przede wszystkim tutaj ten filar od samoorganizacji jest bezpośrednio skorelowany z tym, co tutaj widzimy. I tutaj to by były bardziej te trzy ostatnie poziomy, te u góry, gdzie ta inicjatywa jest samorzutna, nazwijmy to. I bardzo często w tych organizacjach to wygląda tak, że są pewne standardy przyjęte, nawet nieformalne, i ludzie wiedzą, jak się mają zachowywać. Bezpośrednio rozmawiałem z klientami, gdzie nazwijmy to w tradycyjnych organizacjach, to jest nie do pomyślenia, że ktoś, kto wykonuje pracę, robi to bez konsultacji z projekt managerem czy sprzedawcą, czyli dwie osoby pośrodku z komunikacją, a tutaj bezpośrednio to jest, więc nie ma tutaj takich, może tak, tych niższych poziomów w tej piramidy, tylko głównie są te ostatnie, albo nawet czasem tylko ten ostatni, ale oddaję tobie. Też nie chciałbym wchodzić właśnie jakby w porównywanie turkusu, bo ja nie jestem ekspertem od turkusu, czy od turkusowych organizacji, od turkusowego zarządzania, natomiast rozumiem oczywiście koncepcję i znowu to jest element, bo te poziomy delegowania, czy te poziomy inicjatywy tak naprawdę pokazują pewien taki mentalne nastawienie na to, jak ja podchodzę do różnych sytuacji w życiu czy w pracy. I no nie da się budować zwinnego, agile'owego czy turkusowego zespołu samoorganizującego się bez proaktywności, bez samodzielności, bez wzięcia odpowiedzialności za swoją rolę czy za swoje zadanie czy stanowisko, bez otwartej komunikacji i odwagi do właśnie tej szczerej, radykalnej szczerości. Nie da się budować zespołu, bo będzie taka potrzeba, żeby właśnie ktoś przejął tą pałeczkę, jakkolwiek byśmy sobie to nie zwali, jakiegoś koordynatora, jakiegoś lidera nieoficjalnego, jakiegoś takiego prowadyra, moderatora. I oczywiście ten moderator jest potrzebny i on się zmienia, ale jeśli właśnie tej proaktywności, samodzielności jest mało, to cały czas ktoś taki jest potrzebny. Więc tak bym odpowiedział, ale mówię, jakby w sam turkus, w szczegóły tutaj nie chciałbym komentować. Myślę, że ty dobrze odpowiedziałeś. Dzięki. Kolejne pytanie jest od Andrzeja, tutaj akurat będzie podpisane jako turkusowe siadanie, ale to jest Andrzej. On pytał o checklisty i tak, czy checklisty są czymś złym? Ja tutaj dopytałem, o co chodzi. I tutaj odpowiedź była, że no przed chwilą parafrazując ciebie, że padło, że hasło, że checklisty blokują myślenie. Czyli... Tak powiedziałem? Nie, tak. Chyba nie powiedziałem, tak? Się przejęzyczyłeś, jest nagranie, możemy sprawdzić później. Nie, no, znaczy wiadomo, wszystkie procesy, procedury, standardy, checklisty. Automatyzacja. Automatyzuje i może blokować myślenie, ale nie chodzi o takie myślenie kreatywne. W ogóle, bo to jest ważne. Już teraz wiem, kiedy chyba o tym powiedziałem. O tych właśnie służbach, straży czy innych służbach, które muszą szybko reagować, to są momenty, kiedy myślenie w takim znaczeniu o pewnych procedurach, które muszą być wyuczone, powoduje porażkę, znaczy powoduje najczęściej ogromne ryzyko dla zdrowia albo życia. Bo to, wyobraźmy sobie, że... To była rozmowa pod
podczas pracy w stresie, tak? Czyli krótko mówiąc, mamy te 30 sekund, mamy minutę na wykonanie zadania. Dokładnie. I w tym momencie nie ma czasu na myślenie, tylko jest automatyzacja swoich ruchów. Dokładnie. Tak jak to robią sportowcy chociażby, tak? Tak. Przykład skoczków narciarskich. On ma 30 sekund, 45 czy minutę na wykonanie tego skoku i on podczas tej minuty nie myśli, on po prostu to wykonuje, tak? Tak, i on jakby to co mógł zrobić, zrobił na treningu. Dokładnie. Wyuczył się tego mechanizmu mięśniowego. Kierowca na mieście, on myśli jak jedzie, ale nie wie co robi w tym czasie już. To są tak. Więc oddychanie pewne rzeczy. To jest nieświadoma kompetencja w tym momencie. Najlepszy chirurg zna setki procedur, ale cały czas się uczy. To nie jest tak, że on nie myśli. Nie? I checklisty, ja generalnie polecam, jest też fajna książka na ten temat, siła właśnie Power of Checklist, jeśli dobrze pamiętam. I ja generalnie polecam, bo jednym z błędów, wydaje mi się, dynamicznie rosnących firm jest taka obawa, no stajemy się korporacją. To bardzo często słyszę w startupach, czy właśnie firmach, które rosną, przekraczają te 30-50 osób w firmie, stajemy się korporacją, bo tutaj się jakaś struktura tworzy, procesy. Nawet jeśli to jest firma bardzo pracująca zwinnie, no to jakieś właśnie wymagania, standardy, raportowanie zaczyna się pojawiać. Stajemy się korporacją. No nie, oczywiście są te stereotypowe wyobrażenia korporacji, których nie chcemy mieć w firmie, nikt by nie chciał mieć. Ale jest wiele rzeczy z korporacji, które chcemy mieć. Przewidywalność, fajne benefity, dobre pieniądze, możliwości rozwoju. Jest masa rzeczy, które byśmy z wielu korporacji skopiowali do malutkiej firmy, kilkunastoosobowej. I oczywiście są takie, których na pewno nie chcemy, nigdy. Ale przepraszam, ci wyjdę słowo, ale jeżeli chcesz wyskalować już swoją firmę, to bez procesów, bez struktur, bez zasad tego nie zrobisz. Bo jeżeli chcesz zrobić kilka oddziałów, kilka, chociażby nawet jeżeli to jest franczyza, to ja powiem tak, możesz zrobić. To dobrze jest mieć procesy i poukładane to wszystko po to, żeby wprowadzać nowych ludzi szybko i sprawnie, tak? O właśnie. To jest ważne, co powiedziałeś. Znowu pewna automatyzacja. To jest to, co ważne powiedziałeś, szybko i sprawnie. Dokładnie. Są oczywiście organizacje, które mają po kilkaset osób, czy kilkadziesiąt, czy kilkaset osób, które mają bardzo mało procedur i standardów, czy checklist, ale i osiągają sukces. Ale koszt, jaki za to płacą, jest potężny. Koszt emocjonalny, błędy, uczenie, wynajdywanie koła od nowa za każdym razem, to jest, jakby ten koszt jest po prostu duży. Najczęściej w tych organizacjach jest duża presja, duży stres, spora rotacja, bo ludzie nie wytrzymują. Znam firmy we Wrocławiu, które ogromny sukces osiągnęły, które tak działają. Natomiast mówię, koszt, który płacą najczęściej ludzie w tej organizacji, włącznie z właścicielem, jest ogromny. I oczywiście można, to jest, wiecie, no to jest wybór, nie? Każdy jak potrafi i jak chce. Kolejne pytanie od Hani, ale według NVC odbijasz się, jest oceną i to jest pewna forma agresji. To już zakładamy, że ona nie pochodzi, też, że ta osoba nie podchodzi poważnie do swojego zadania, a może tam coś innego jest. Tak, Haniu, ja tu użyłem pewnych uogólnień, tak tego nie mówimy, FUKO jest taką najprostszą formą NVC i feedback według właśnie Nonviolent Communication jest trochę bardziej, nie chcę powiedzieć skomplikowaną, ale troszkę inną, więc jak najbardziej mówimy o konkretnych sytuacjach typu właśnie spóźniłaś się na spotkanie trzeci raz, nie dostarczyłeś zadania czy raportu w wyznaczonym terminie, albo nie spełniam pewnych kryteriów, mówimy o pewnych faktach i konkretach, oczywiście bez takich ogólnie. Jeśli powiedziałem, to nie o to mi chodziło, to był taki skrót myślowy. Tutaj Marek, dziękuję za szeroką odpowiedź i Andrzej zadaje pytanie, no właśnie, czym jest dla ciebie Wojtku Zurkus? Czy się przygotowałeś na dzisiejsze spotkanie? Tak. Dla mnie Turkus, może jakby czym jest, to dla mnie Turkus jest trochę taką wizją. Wizją to znaczy czymś, co wizją bardziej, dobrze, wizją, misją. To jest coś, czego przez wiele lat, jeśli w ogóle osiągniemy, to jest coś, do czego dążymy i tam bardzo często nie ma końca.
I tak rozumiem trochę stawanie się organizacją turkusową, bo jest po prostu niewiele firm, które już są na tym etapie, kiedy mogą powiedzieć, no my już jesteśmy turkusowi. I tak naprawdę jak się porozmawia, bo ja znam kilka organizacji, we Wrocławiu jest też, czy też nie wiem, w Krakowie, z kilkoma takimi firmami, kiedyś robiłem takie wywiady dla siebie, wewnętrzne, po prostu rozmawiałem z ludźmi, którzy takie organizacje budują, bądź już są gdzieś mocno na tej drodze i występują właśnie na różnych eventach związanych z turkusem. To większość tych właścicieli czy tych osób, które w tych firmach pracują, my jeszcze nie jesteśmy turkusem. My zrobiliśmy wiele, ale jeszcze dużo mamy przed sobą. Więc to jest jedna rzecz. Druga rzecz to dla mnie właśnie jakbym miał powiedzieć, po czym poznam taką organizację turkusową, to wrócę trochę taka klamra, ale wrócę do samego początku, do tej definicji mojej odpowiedzialności. To jest takie zbudowanie kultury organizacyjnej, procesów, narzędzi, sposobu podejmowania, sposobu, kryteriów podejmowania decyzji w taki sposób, że ludzie robią, co mają zrobić, robią to, co mają zrobić i rozwijają ten obszar bez wymuszania tego przez menadżera czy właściciela. Oczywiście oni mogą inspirować, oni mogą przychodzić z pomysłami, zobaczcie, zauważyłem coś i tak dalej, czy ktoś z innego zespołu może zobaczyć, słuchajcie, nie wiem, czy zauważyliście, ale zrobiliście trzeci raz ten sam błąd. Więc to nie chodzi o to, że nikt nic nikomu nie powie, natomiast właśnie to jest taka, ten ownership, accountability, to jest taka odpowiedzialność, która właśnie powoduje, ok, my w swoim zespole robimy, co trzeba zrobić, ale też rozwijamy ten obszar, bez wymuszania tego przez właśnie menadżera czy właściciela firmy. A do tego są potrzebne kompetencje i chęci. To jest to, o czym też powiedzieliśmy. Nie? To znaczy, organizacja tak buduje zespoły, czy daje takie możliwości budowania zespołów, żeby mogli dobierać do zespołów ludzi, którzy chcą i mają kompetencje i mogli się razem rozwijać. Tutaj akurat w debacie taki komentarz był, że w tych brakach wizji, chodnik, balkon i tym podobne pomaga freeze. Nasze style myślenia, działania idealnie się w to wpisują. Tak, jest kilka różnych. Tak, ale proponuję przejść dalej do tego. Jest kilka różnych modeli tych testów osobowościowych, więc tak. Tutaj. Mamy pytanie od Piotra. Czy rekomendujesz jakieś techniki, na przykład rytuały dotyczące rozwijania w zespole słuchania generatywnego i tym podobne? Nie mam teraz w głowie jakichś technik konkretnych. Słuchanie to jest coś, no, czego się po prostu trzeba uczyć. To znowu jest dużo różnych podejść, bo właśnie inteligencja emocjonalna, jakbym miał odesłać do jakiegoś jednego konceptu, to bym odesłał do inteligencji emocjonalnej, bo tak jak powiedziałem, tam jest zestaw różnych umiejętności, przekonań, to jest więcej oczywiście niż same umiejętności, gdzie jest też słuchanie, ale też słuchanie na różnym poziomie, słuchanie siebie, słuchanie drugiego człowieka, słuchanie treści, słuchanie emocji, słuchanie intencji, więc jeśli już, to właśnie do inteligencji emocjonalnej bym odesłał Golemana, Daniela Golemana. Ewa Miłko napisała, Foucault bazuje na MVC, ale nim nie jest. Kończy się na oczekiwaniu, a nie na prośbie. Byłbyś w stanie się do tego odnieść? To jest ciut inne, bo tam też konsekwencji nie ma w MVC, jest Foucault. Ja może troszkę inaczej odpowiem. Znaczy, też wskazówka dla was. Jak my uczymy feedbacku, czy właśnie otwartej komunikacji, czy to MVC, czy Foucault, czy innego, to bardzo często robimy taki krok pośredni, bo dla wielu ludzi rozmawianie o emocjach, Foucault to są uczucia, właśnie w NVC to są te uczucia, emocje, dla wielu ludzi mówienie o swoich emocjach jest w ogóle jakiś... Nie do przejęcia. W ogóle nie do przejścia, nie? To jest faux pas, w ogóle nie potrafimy nazwać w ogóle swoich emocji, tak, to jest, tak. Nie znamy słów albo nie jesteśmy ich świadomi, więc my bardzo często pokazujemy cały model, ćwiczymy cały model, ale mówimy, słuchajcie, jeśli nie czujecie się komfortowo, to na początku możecie zacząć tylko robić FKO, czyli konsekwencje oczekiwania w LVC, właśnie też bez tego kroku emocji.
bo będzie wam łatwiej po prostu. Ale zakładając, że jest to tylko przejściowy moment, że to nie jest tak, że w ogóle nie będziecie tych emocji nigdy włączać do tej rozmowy. Więc to jest taka wskazówka, którą mogę. Jeśli uczycie już się w zespole feedbacku czy właśnie NVC, to czasami dajemy taki moment przejściowy, który pomaga ludziom pomału, tymi małymi krokami się tego uczyć. Jasne. Słuchajcie, jest 10:30, za kilka sekund w zasadzie, także doszliśmy idealnie ze wszystkimi pytaniami, po prostu idealna kompresja. Bardzo ci dziękuję, że się podzieliłeś swoim doświadczeniem i mam wrażenie, że dotknęliśmy wierzchołka góry lodowej. Tak naprawdę pokazaliśmy jeden slajd z prezentacji, a ta prezentacja jest bardzo duża i doświadczenie Wojtka jest bardzo, bardzo, bardzo ekstensywne. Masz bardzo ciekawe portfolio, to są konkretne biznesy, o tym nie mówiliśmy, no ale Wojtek zna się na tym. Ja zapraszam, jeśli macie pytania, bo może tak jest, że macie pytania, których nie chcieliście zadać na forum, ja zapraszam na mój profil, jeśli mogę. Jasne, jest podlinkowany do wydarzenia. Na mój profil na LinkedInie, Wojciech Paździer, znajdziecie mnie bez problemu, więc śmiało możecie mnie zaprosić, śmiało możecie zadawać pytania. Chętnie pomogę, tam też znajdziecie firmy. Ja nie chciałem o tym opowiadać jakoś. Mam nadzieję, że albo to nie było super istotne, albo jak ktoś był bardzo ciekawy, to zerknął. Tak, wystarczy powiedzieć, że to są duże, znane firmy. Duże i małe, ale... Biorą wiarygodnych partnerów. Tak. Wiele fajnych, bardzo fajnych marek. Jeżeli się dużo tych pytań pojawi, to myślę, że jest przestrzeń na inne śniadanie. Zresztą ja myślę, że i tak jest przestrzeń na kolejne śniadanie kiedyś. I taka ciekawostka, jesteśmy w ogóle w budynku Unity Group we Wrocławiu, który jest też częścią IT Corner, które z kolei też tutaj jest takim zbiorem firm IT. Będziemy za miesiąc właśnie rozmawiać się z jednym z twórców tego stowarzyszenia, z Przemysławem Skrzekiem. Także to będzie bardzo ciekawe spotkanie. No i myślę, że coraz więcej ludzi tu już będzie na żywo. Także bardzo wam dziękuję. Arku, dziękuję, że się pojawiłeś. Krzyśku, bardzo dziękuję. No i dziękuję wam wszystkim też, że się pojawiliście. Wojtku, raz jeszcze tobie dziękuję. Dziękuję za zaproszenie. Wam dziękuję za uwagę, za pytania. Widzę, wszyscy praktycznie dotrwali do końca, więc super, bardzo się cieszę. A nawet przybyli. Nawet przybyli, tak. Tak. Dziękuję wam bardzo. Jeśli masz jakieś pytania, śmiało piszcie. Życzę wam dobrego dnia. Dobrego już prawie weekendu, dużo zdrowia. Tak. Do zobaczenia. A gdybyście mieli więcej pytań, to śmiało piszcie i też dawajcie znać, gdybyście chcieli ciąg dalszy, to myślę, że to jest duża przestrzeń do tematu, bo temat jest bardzo taki potrzebny do rozwoju i bardzo praktyczny. Jeden case omówiliśmy praktycznie na całym śniadaniu, a to był tylko jeden case. Tak. Dziękuję. Do zobaczenia. Do zobaczenia.